Ostatnio na Drop SMP nastąpiły pewne zmiany i składy sojuszników na serwerze uległy znaczącym zmianom. W tym odcinku zawarłem nowe sojusze. Zostałem strapowany, uzbroiłem się w najlepszy set oraz mój sojusznik oszukał mnie na insygnię odnowienia. Ale przed tym muszę wam wytłumaczyć, w jaki sposób z 90% wszystkich atrybutów spadłem na 70%. A ty, mój kochany widzu, zostaw suba i łapkę w górę, ponieważ bardzo dużo osób o tym zapomina. Przenieśmy się może do poprzedniego odcinka, gdzie wraz z Pikczem i Celi eksplorowaliśmy Nether i w pewnym momencie uratowaliśmy Pikcza przed śmiercią od utopienia w lawie. W tamtym odcinku wam o tym nie powiedziałem, ale po tym zdarzeniu Pikcz topił się w lawie jeszcze 4 razy, a i tak udało mu się za każdym razem przeżyć. W przeciwieństwie do mnie. W Netherze w pewnym momencie chciałem zdobyć trochę netherraku, by móc zrobić most do przejścia nad lawą. Niestety, okazało się, że w tym momencie odkopałem lawapulkę i spaliłem się w lawie. Wtedy zostało mi już tylko 80% wszystkich atrybutów. Gdzie wy? A tam jesteście? Zmieniłeś mnie, no a dobra. Czemu ty tak ryzykujesz? Weź sobie buduj... Stary, to jest... Ja tak zawsze stary robię i nigdy nie spadam. A, nigdy? Nie spadam. Nigdy nie spadam, nie? Ja netherraka robię. Kogoś. Sorry! Sorry! Wykopałem lawapulkę niechcąc. Ja zdygnę! Aaaa! Nie! I co? Myślisz sobie, że to koniec złej pasy? Nie. W pewnym momencie na serwerze Pikczu zdobył krwiopijcę, który wypadł mu z dropu. I zapytał się mnie, czy może go przetestować, by się dowiedzieć, ile zadaje damage'a. Niestety, Pikczu to Pikczu i dla zabawy uderzył mnie więcej razy, przez co mnie zabił. Ten, kto liczyć umie, ten odnajdzie się w tłumie. Jak można się domyślić, miałem już tylko 70% wszystkich atrybutów. A ja odpalimy rajda. Nie! Masz spam boinda? Mam tutaj na szczęście. Co myślałem, że ty masz jeszcze parę serc, stary! Chłopie, mam 70% wszystkiego, jeszcze jest raj. Pikczu co prawda obiecywał mi insygnię odnowienia, czyli emblemat do odnawiania swoich statystyk do stanu 100%. Jednak finalnie nie chciał mi jej dać. Ja bym chciał zabić tego. Axka. Trzeba zabić Gasta. Ej, możesz mi pozwolić się zabić. Stary, jakbym ci się pozwolił zabić, to straciłbym 2 serca dodatkowe i wszystko inne, co miałem. Więc nie opłaca mi się to. A mi się nie opłaca to, że mi nie idziesz po Gasta. To trudno, stary. Pikczu nie dotrzymał obietnicy, czym sprawił, że postanowiłem całą sytuację wyjaśnić u wówczas najsilniejszego gracza na serwerze, czyli Filipezy. O co chodzi? O co chodzi? Ogółem mam ból dupy, ponieważ ten oto człowiek postanowił przetestować. To czy wiecie, on chciał to zrobić tak bekowo, żebym odrodził jakby health pointsy, ale okazało się później, że dobił mnie. Nie chce mi w żaden sposób oddać łzy Gasta. Pikczu miał mi zdobyć tylko jedną rzecz. Łzę Gasta. Ponieważ jest ona elementem craftingu insygni odnowienia. Podczas gdy ja nie byłem wystarczająco wystakowany, by móc zabić Gasta. Tutaj z pomocą przyszedł Felipeza, który zaoferował mi insygnię odnowienia w zamian za emblemat. To daj mi te plus 10 do siły, a załatwię ci łzę Gasta. Insygnia siły za... w zamian za 10% siły. Tak. No okej. Okay. Możemy się tak umówić. Oczywiście zgodziłem się. Niestety przez tą całą sytuację relacje z Pikczu uległy mocnemu ochłodzeniu. Jedynym pewnym sojusznikiem na serwerze był dla mnie Daktyl, który wprowadził mnie do swojej bazy i dał mi diamentowego seta. Na kolejny dzień dostałem od Daktyla głosówkę, która uświadomiła mi, że Domski nie jest już po naszej stronie. Musiałem uważać, ponieważ każdy ruch Domskiego wobec mnie mógł się skończyć moją kasacją. Jak coś, to nie ufaj Domskiemu. Była taka sytuacja, jak ty już poszłeś, że Domski próbował zalać mnie lawą, ale miałem koksa i miałem odporność na ogień, no i później zacząłem go gonić, no i go bałem na tym koksie. Tak z nim później gadałem. Na pewno nie chciał tego powiedzieć, że jakbyś był na serwie, to by poszedł na ciebie, bo jakby miałeś dużo słabsze ity ode mnie. Parę dni po tym zdarzeniu połączyłem siły z Kenzim, który wprowadził mnie do swojej bazy, udostępniając mi farmę trzciny czy enchanting table, którym zenchantowałem mojego seta. Zbudowaliśmy w naszej bazie magazyn, a następnie postawiłem moje sanktuarium, w którym można się upomodlić, na przykład o jakiegoś fajnego dropa. W międzyczasie postanowiłem, że pójdę na spawna w celu oglądnięcia nowej budowli Domskiego, czyli miecza skrywającego w sobie portal do Netheru. O, ale ładny jest, ej. Ja myślałem, że chciałeś mnie zabić, wiesz?
tutaj proszę bardzo. Ale wow, ale to świetnie wygląda. Tylko wiesz co, stary, jest jeden problem, nie? No, jaki problem? Bo ja wiem, że nie chcesz, żebym ja cię zabijał. A poczekaj, nie uciekaj, bo to nie jest powiedziane, że ja cię zabiję, stary. No, a wiesz czemu? Ale, no co? Bo jak ja cię nie zabiję, to być może ty mnie zabijesz. Jest problem, bo ja, stary, muszę zbierać dropy na śmiesznego, także bardzo mi przykro, stary. Przepraszam cię najmocniej, ale muszę to zrobić. Nie, spuchaj, nie, 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 nie. Nie, przepraszam, ja to muszę zrobić, stary. Nie, zostaw, zostaw. Ale nie, no, nie uciekaj. I nie. Tego ci mogę oddać, jak zginiesz, stary, naprawdę, tylko ja potrzebuję dropa, stary. Nie, no, chłopie, zostaw mnie, chłopie. Nie, ja potrzebuję, stary. Ja się tak łatwo nie podleję. Proszę cię. No, dawaj. Kurde. No ile ty tego jeszcze masz? A? Chodź tu! Zostaw mnie! Chłopie, nie, dogadamy, stary! To nie ma sensu, bo... To nie poza domi i syn nie rozumie. Ale stary, ja potrzebuję dropa, ry. Ej, w ogóle perełki mi liczą, co jest? Drop is drop, my friend. Winx, no nie przedłużaj tego, no. Dobrze wiesz, co się stanie. Nie, słupie, kurde, nie, tam do... Co ty mówisz? Stary, jest mi strasznie przykro cię zabijać, nie? Nie. Ty masz jakieś perły? Ale ty, stary, dzielnie oczywiście, że mam. Ale ty dzielnie uciekasz. Diamentowy set, chłopie. Nie, nie. Nie, nie mam przedłużać. Tak. Przepraszam, Winx, naprawdę, przepraszam cię najmocniej. Na moje nieszczęście napotkałem asasinka, który wykorzystał to, że miałem na sobie tylko diamentową zbroję i mnie zaatakował. Finalnie udało mu się mnie zabić. Na moje szczęście asasinek oddał mi wszystkie itemy. W mojej obecności otwarł również dropa po mojej śmierci, z którego wypadło mu dodatkowe serce i kilo w 3x3. Jesteś mam własne... ciekawy, co z tego dropa będzie? Wystawię. Dobra, ale czy jak go zakosisz, to jesteś bity drugi raz. Nie, no dobra. Dobra, stawiam. Może to były dwa. Dwie schody. Mam kolejne serce, stary! Ponieważ asasinek był już w posiadaniu takowego kilofa, postanowił mi go podarować. Walka ta jeszcze bardziej uświadomiła mi to, jak zacofany jestem względem innych graczy na serwerze. Postanowiłem zrobić totemy, by czuć się bezpieczniej. Dlatego też wyruszyłem do outposta, by aktywować efekt Bad Omen. Następnie w wiosce zrobiłem mojego pierwszego rajda. Jak się okazało, zbawiło mnie to przed kolejnymi pomysłami asasinka wobec mnie. Usłyszałem, że potrzebujecie sprawę, okej. Okay. A to na jakich ty jesteś kordach? No nie, no po prostu sprawę do gadania. A co, macie jakichś nowych wrogów czy coś? No cały czas nieśmieszny, stary. Podejdź tak jakby bardziej w stronę tego. No. Co wy co się stało? Co się stało? Co wy robicie? Binks, to w takim razie my cię nie zabijemy, no. Ale nikomu masz się mówić o tym, że cię strapowaliśmy, dobra? Bo my chcemy tutaj robić content z strapowaniem dzisiaj. Rozumiem, no okej, wybaczam wam za tego. Masz tutaj kotleta szczęścia ode mnie. Asasinek pod pretekstem rozmów zaciągał mnie na okolicę niedaleko spawna, gdzie czekała na mnie niemiła niespodzianka. Okazało się, że obok ławeczki do rozmów, Asasinek wraz z Savarsem zainstalowali trapa aktywowanego przez Skark Sensor. Na moje szczęście miałem totem, więc nie zginąłem. Asasinek zwrócił mi totem oraz dał mi kotleta szczęścia.